30 listopada, kolejna rocznica oddania LHS do eksploatacji, tym razem 41. I jak zwykle przy tej okazji staram się Wam przedstawić ciekawe i unikatowe historie i nie inaczej będzie dzisiaj. Poznajcie historię budowniczego LHS-u, pana Jana Błaszczaka. Człowieka, który w Werbkowicach miał spędzić tylko i wyłącznie rok, a został na całe życie. Zapraszam do oglądania. Jak pan trafił na kolej? Bo nie zaczął pan od razu na LHS-ie, tylko mówił pan o Lublinie, o okolicach. Więc tak, w 59 roku skończyłem 7 klas szkoły podstawowej. Dominowie, mam na książkę, córka jednej koleżanek napisała. 100 lat obchodziła ta szkoła, od o tej chodziłem. A teraz jest taka. Tak. Tam się urodziłem, tam chodziłem do szkoły. No i w 60 roku powstało Technikum Kolejowe w Lublinie. I zdecydowałem się pójść do Technikum Kolejowego, bo mieszkałem blisko kolei, także cały czas od dziecka byłem związany z koleją. I po zdaniu egzaminu, bo przecież wiadomo, egzaminy były dość ciężkie. I co zaczynaliśmy w ośrodku szkolenia, egzaminy były w ośrodku szkolenia kursowego na Młyńskiej, w takich barakach. Mhm. Ale później tak, w tym to był 60 rok. W 60 roku wybudowali budynek dyrekcji na Okopowej 5, a w budynku, tam gdzie była dyrekcja na ulicy, jak zaczynałem, to nazywała się Wyszyńskiego, a jak kończyłem, to się ulica nazywała Sławińskiego. Mhm. Już Wyszyński się nie budował. Także tego. No i w maju w 65 roku zdałem maturę. No na studia nie chciałem iść, bo tylko tak mogłem iść, drogi żelazne były na Politechnice Warszawskiej lub Poznańskiej. No nie chciałem obciążać rodziców, bo finansowo nie było najlepiej, więc od 1 lipca podjąłem pracę na PKP w 65 roku. No już do końca roku staż oczywiście, bo jeździłem po całej Polsce. Musiałem zmienić wszystkie zakłady, te, które były związane z produkcją, czy walcowo nie szyn, czy produkcja drobnej nawierzchni kolejowej, podkładów kolejowych, we wszystkich zakładach musiałem być. No po ukończeniu stażu oczywiście egzamin, to się szumnie nazywało na adiunkta służby drogowej. Po złożeniu tego egzaminu w dyrekcji wysłano mnie do pracy do odcinka drogowego w Chełmie w 66, na początku 66 roku. Prowadziłem tam sprawy techniczne, bo zajadowcą był taki facet, nie bardzo obeznany, bo to przeważnie byli zajadowcowie po jakichś tam kursach. Także po 3 miesiącach tamtej pracy mianowano mnie zastępca zajadowcy tegoż odcinka w Chełmie w 66 roku. No i wtedy podjąłem naukę w Lublinie wieczorowej szkole inżynierskiej. I po pracy pociągiem sobie dojeżdżałem do Lublina, tam na Dąbrowskiego. No i dobrze mi się wszystko układało. W 67 roku wezwał mnie naczelny dyrektor do dyrekcji do Lublina. Zgodziłem się przyjść do Werbkowic na rok, bo wiedziałem, że za mężczyzny też koledzy kończyli technikum, weźmiecie sobie kogoś za mężczyzny. A ja chcę pracować na linii Warszawa do roku w rodzinnych stronach. Mówi, dobrze, to niech będzie na rok na razie, a później kogoś znajdziemy. No i tym dlatego przyszedłem do pracy do Werbkowic. No to nieciekawie było, bo tor był zaniedbany. Pamiętam, między Werbkowicami i Chrobiszowem leżały szyny C4 długości 10,67. Tak oświeciło. No ale jakoś udało mi się zawalczyć pociąg zmechanizowany, bo tylko Radom miał pociągi zmechanizowane. No i zrobiłem wymianę od Chrobiszowa do Mięczyna na wierzchni tym pociągiem. No i już było lepiej. W 73 wezwał mnie znowu
No mówię, dobrze, pan mnie przyzywa, panie dyrektorze, bo ja miałem być w Rybkowicach rok czasu, a jestem już 4 prawie. I chcę wrócić z powrotem do pracy na linii Warszawa do Rochu. Dyrektor mi powiedział tak, wróci pan, tylko pod jednym warunkiem, pytam jakim. Wybuduje pan tor LHS. Z nim był taki wyższy, szczupły facet, też przedstawił się, że się nazywa Stefan Stachulski, jest naczelnikiem biura inwestycji, bo takie biuro inwestycji było. I on ma ze mną najwięcej do powiedzenia. A spytałem, dlaczego ja? A my wiemy, ale moje akta osobowe były w biurze spraw osobowych w dyrekcji i ja już wtedy miałem uprawnienia budowlane, były wzięte tam. No i jak zobaczyli, że mam uprawnienia budowlane, a raczej nikt wtedy nie miał tych uprawnień do budowy linii stacji, węzłów, no na wszystkie prace związane z budownictwem kolejowym i kubaturowym. Pan Stachulski powiedział mi, chwilę zaczekam, żebym przeszedł z nim do biura inwestycji. No i poszedłem, to był właśnie ten 70. rok, 72. czy gdzieś tak. No i dał mi jeden egzemplarz, czy dwa nawet, projektu budowy linii RHS od Bugu, ten odcinek od Bugu. No i wziąłem, przyjechałem z powrotem tą warszawianką. Na drugi dzień pojechałem nad Bug zobaczyć, jak to wygląda w terenie. Więc co się okazało, że dojechać mogłem, bo był po przedwojennym nasypie linii Lubieszów-Włodzimierz, było po tym torowisku, bo samo torowisko zostało, można było jechać. Tam dojechałem na sam Bóg. No ale trochę mnie przerodziły ogromne skarpy przed Bugiem, ja wiem, ponad 10 metrów. I według tego projektu okazało się, że przez te skarpy trzeba będzie zrobić przekop. No i nic, wróciłem z powrotem. No i w projekcie tym też już była zaprojektowana obwodnica toru normalnego ze stacji Chrubieszów, miasto, do budowanej stacji Chrubieszów towarowej LHS. No z uwagi na to, że piasek był dostarczany z kopalni w Podlesinie Kobełcza właśnie wagonami typu dumpkar, musiałem szybko wybudować tą łącznicę. No i pamiętam, że dostałem suwnicę SBT do ramki i przesła. No ale przedtem jeszcze musiałem wyrównać to torowisko, no i łukiem przejść do projektowanej stacji Chrubieszów towarowych. No i położyłem chyba za 2 dni ten tor normalnie, aż prawie pod sam Bóg, gdzie później był w wagonach, po torze normalnym przejeżdżały szutrówki, FDS-y, wagony, tam się był podwyższony tor normalny, wysypywało i później ładowarki, a tam wybudowałem tor szeroki już i przeładowanek szedł tego tłucznia na tor szeroki. No ale najpierw trzeba było wybudować ten tor szeroki od granicy państwa do stacji Chrubieszów. No takie czasy były, że ktoś wymyślił, żeby w 77 roku nawet nie miałem sprzętu z początku, wypożyczonym sprzętem z kółek rolniczych zacząłem budowę. Ale dopiero w 76 roku dostałem sprzęt i powstał zarząd budowy linii w Zamościu, siedzibą w Zamościu. I dyrektorem został pan Stachulski. Ktoś wymyślił w 77 roku, że na rocznicę rewolucji październikowej ma wjechać pierwszy pociąg po szerokim torze do stacji Chrubieszów towarowych. No i wtedy się zaczęło. No musiałem terminu dotrzymać. A już miałem wtedy dużo sprzętu. Miałem samochodów technologicznych, wywrotek około ponad 200. No spychaczy, już sprzęt miałem. Udało mi się
miejscowości Czumów, 10 km od budowy, znaleźć piasek nadający się do budowy i otworzyć tam kopalnię, żeby samochodami już pod sam przyczółek mostu, bo już Rosjanie budowali most, od przyczółku już budować nasypy. I także te samochody jeździły jak taśmociąg, jeden za drugi. Ja był taki, że musiałem polewaczkę wewnątrz, między te kolumny wkładać, żeby się nie poza, bo nie widzieli jeden drugiego, że tak się kurzyło. No i tak się szybko wybudowało i przyszła ta rocznica młodzieży. Proszono szkolnej tam pod most, obok mostu, i orkiestra wojskowa. Wysunął się ten pociąg z tym pierwszy. No i orkiestra zaczęła grać nasz hymn. Jeszcze Polska nie znała. A na czole tej lokomotywy wisiał ogromny portret Lenina. Spojrzałem na niego. No i trochę jakoś przykro mi zrobiło, że takiego pana witamy naszym hymnem. Podbiegłem do kapelmistrza i poprosiłem, żeby orkiestra przestał grać. Ten opuścił batutę, zrobiła się cisza. A młodzież jak młodzież, wrzeszczą, co się stało. No nic, przeszło, minęło. Tam powysiadali jacyś generałowie ruscy, oczywiście. No i na drugi dzień przyjeżdżam do pracy, sekretarka mówi, że dzwonił komendant milicji wtedy powiatowej, że mam się do niego zgłosić. A ja znałem nawet, kolega był komendantem tam. Pojechałem w samochód, pojechałem, zachodzę do niego, mówię, Zenek, tyś mnie wzywał? A on mówi, nie. No mówię, przekazali mi, że komendant. A to mówi, wiesz co, to drugi komendant, gdzieś po drugiej stronie. On tam ma biuro. No i wchodzę, siedzi pan cywil, przedstawia się jako kapitan, szef SB. I wyciągnął, będzie pisał protokół. Ja pytam, po co pan mnie wzywa? Dlaczego pan wczoraj przerwał hymn, jak pociąg wjeżdżał? Ja mówię, bo ja jestem muzykalny, bo rzeczywiście w młodości uczyłem się grać na skrzypcach. I posłuchałem, że orkiestra fałszuje, a tu takie władze, no nie wypadało, dlaczego kazałem przerwać? On tak z podłoka spojrzał. No, więc paniaku, to mi się Lenin nie podobał. Nie, mówię, ja bardzo lubię Lenina. Inaczej nie zeznam, tylko tak jak powiedziałem. A mówię, ja głupot nie będę pisał. No to ja też głupot nie będę opowiadał, tylko prawdę mówiłem. Nie chcę, to nie. To idź do cholery, kazał mi iść. No ale nic przeszło, minęło. Ja czuję, żebym nawet zamknął, to i tak by dyrektor zechciał, żeby mnie puścił, bo budowa stanęła. Panie Janie, ja dopytam o jedną rzecz, bo wtedy jak wjechał ten pierwszy pociąg od Bugu, tak? Wtedy jeszcze stacja Hrubieszów nie była gotowa. To było jeden tor. Jeden tor. No i wtedy właśnie z tego Czumowa łóziłem piasek i łącznica była zrobiona z normalnego właśnie. I wahadła z umkarami były ciągnione z piaskowni w Podlesinie koło Bełca. Dzień i noc. Zrobiłem tą równię stacyjną całą. Już stacja była gotowa. No i w międzyczasie zaczęła się budowa obiektów ku budynku. A pierwszy budynek, jaki postawiłem, to była 20. Numer 20 stoi do dzisiaj. I później tam sobie przyniosłem biuro do tej 20. Przy budowie LHS powstawały nie tylko obiekty towarzyszące, takie jak budynki kubaturowe, obiekty inżynieryjne, ale budowano również obiekty użyteczności publicznej. Między innymi takie jak budynek dworca kolejowego stacji Hrubieszów Miasto, także bloki mieszkalne dla kolejarzy przy ulicy Listopadowej w Hrubieszowie. Oprócz tego powstał też jeszcze jeden obiekt o bardzo ciekawej nazwie – Przygraniczny Klub Przyjaźni. Z ministrem Jacukiewiczem, Kazimierzem, murowałem kamień węgielny pod tą budowę. No. A on jest tak naprzeciw parku, Hrubieszowski Dom Kultury. Zobaczysz. A nazywał się Dom Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, ale dzięki Bogu i niektórym mądrym ludziom przyjaźń się skończyła, a Dom Kultury został. Ruscy mieli tam część sal. Sami sobie wyposażyli.
po wybudowaniu tej stacji chlubieżów towarowych ruszyłem do przodu. Też wahadłami był przywożony piasek, tylko trzeba było zbierać w granicach 40 cm humusu ziemi, bo tu są lesopodobne grunty i wszystko była wymiana na piasek. No i tak wahadła kursowały, że spychało się najpierw ten humus pycharkami na takie pryzmy i przychodził w to miejsce, sypał się z dupkarów piasek, a w puste wagony ładowałem ten humus i odwrotnie szły tam na rekultywację tej kopalni. No i tak ruszyłem dalej z obudową w kierunku Werbkowic. I tu się zrobił problem. Trzeba było przejść przez tor wąski, bo był jeszcze czynny w kierunku Łaszczowa, wąski tor. Ale skrzyżowania nie dostałem, bo nikt nie produkował. Produkowało się, bo tam było jedno skrzyżowanie toru wąskiego z normalnym, no to były produkowane i nawet nie miałem tam. A szerokiego z wąskim nikt nie produkował. No i tak miałem, bo jak wymieniłem to skrzyżowanie normalnego z wąskich, to krzyżownicę miałem z tego, jeszcze nie były tak bardzo zużyte. A tam obok była parowozownia wąskich torów. No i dogadałem się tam z majstrem takim przyportem, właśnie później to wymyśliliśmy ten świderek, że ja krzyżownicę mam, ja zrobię rysunek, dokumentację, żeby zrobić skrzyżowanie toru szerokiego z normalnym. No i tak zrobiliśmy. No i budowałem to skrzyżowanie na czas tylko. Liczyłem, że to będzie na czas przejścia tylko dźwigu łuka i z dalszą układką. Ale się okazało, że jeszcze chyba do czasów likwidacji wąskich torów po tym skrzyżowaniu się ruda jeździła i wytrzymało. Potem chyba budował jeszcze pan skrzyżowanie z torem normalnym do tej linii na Tyszowce, która miała obsługiwać cukrownię, która nie powstała. No, tak. Też było skrzyżowanie normalnego. A ja tak było, że budowałem ten tor do Tyszowiec, a po 10 latach rozbierałem. Cukrownia nie powstała i ja to rozebrałem i wysyłaliśmy tam podkłady betonowe, szyny dobre S49 i z tego toru wybudowanych kupę bocznic kolejowych gdzieś koło Warszawy, nawet na Śląsk wysyłałem. Także się nie zmarnowało, a tak to było na złom. No, jeśli chodzi o Werbkowice, to się zapytam o jeszcze jedną rzecz. Zawsze mnie zastanawiało, tu jest most na rzece i na torze wyciągowym jest przęsło kratownicowe, takie duże. Tak, to ta kratownica była, to był tor normalny wjazd. Tak. A teraz jest, został to jako tor wyciągowy, bo dwa mosty zostały w czasie budowy LHS wybudowane, pod szeroki i pod normalny. A to został jako wyciąg i ta kratownica z 50 lat jest. Czyli ona była tam pierwotnie jako wyjazd na Zamość, tak? Tak, także tego. To był ciekawy most. Nie trzeba go było malować, był metalizowany. Jedyny most chyba taki w Polsce. Więc tak, zaczęła się budowa wiaduktu. No i co, przerwana budowa, liczyło się, że za parę miesięcy miała być budowa mostu, wiaduktu skończona i objazd miał być normalnie. Ja czułem, że coś jakoś nie wyjdzie i zrobiłem prowizoryczny objazd przez tory przed Głowicą stacji. Tędy, tam był później drewniany most, teraz są betonowe. Drewniany most GS-owski, bo to był most dojazd do GS-u. To kolej jeszcze płaciła jakiś tam czynsz za korzystanie z tego mostu. No i tak się odbywał ruch. No i później budowali dwa mosty w kierunku Parzystym i Parzystym. A objazd został, co miał być na dwa miesiące, został do dzisiaj. A szybko go wybudowałem, bo tam trochę z piachu na tym zrobiłem, a tam obok zlikwidowany był zakład fabrykacji i tam produkowali płyty monoskie. No to stamtąd kupiłem te płyty, w poprzek były położone na nasypie i tak się jeździła też asfaltem to przykryte. No to był 76 rok, jak to robiłem. Miał być na 3 miesiące, a już ile jest lat. Wiadukt drogowy nie powstał, zostały tylko
podpory. Tak, ale już były przęsła nawet. Aha. To później coś w Lublinie budowali, wiadomo, to nawet część przęseł zdjęli, zabrali do Lublina. No i on chyba nigdy już nie zostanie zakończony. Tak samo z kładką nad szerokim torem na stacji. Liczyłem, że kładkę buduję, ale w końcu się okazało, że nie dadzą rady. No to zrobiłem przejście przez taką, ale tu mam jeszcze zdjęcie. Tak kiedyś wyglądała, a dzisiaj ruina. Za Męczynem, aż do normalnie ciągnąłem aż do Jarosławca, do 18 kilometra. Tam gdzieś skrzyżowanie toru. Tam też miał być wiadukt. No ale jak tam były promienie po normalnym torze, nawet R300. A był zaprojektowany szeroki do szybkości 100 na godzinę i normalny tak samo. I także od Jarosławca do Chrubieszowa przebudowałem też normalny, też parametry, według parametrów, bo chodziło o promienie przychyłki 100 na godzinę. Później robiłem od Szczebrzeszyna przez Wierzyniec właśnie pod Biłgoraj. Tam budowałem też. Przerzucili mnie. A wtedy już mi zabrano utrzymanie toru normalnego i bo jak budowałem, to zrobił odcinek drogowy pozaklasowy i miałem utrzymanie i budowę. No bo już wtedy, pamiętam, dostałem piątą grupę za dwa paski na czapce, jako starszy zajdowca. Miałem jedno i drugie. Ale później, jak zaczęto mi przerzucać dalej z budową, no to normalny tor przejął do utrzymania sekcja drogowa w Zamościu, a mnie została samochód, zostałem tutaj kierownikiem tylko budowy. No i tak ciągnąłem. Pamiętam, po podejściu od Szczebrzeszyna do Zwierzyńca, tam był problem przejścia przez Park Narodowy. I tylko zgodę miałem na jeden dzień, żeby nie straszyć Wierzyny. No ja przeszedłem piechotą od Szczebrzeszyna poprzez Park do stacji do Zwierzyniec. No i tego. Zobaczyłem, że według tej dokumentacji, co biuro projektowało, no jeśli będę budował, to raz, że promienie łuków są niepotrzebne, małe, a po drugie tam przy Zwierzyńcu była przychodnia lekarska, to trzeba było podchodzić kolejowa pod przychodnię. Doszedłem do wniosku, że ja zrobię to inaczej. No i wytyczyłem po swojemu. Zadzwoniłem do Czekalskiego, do biura projektów, że ja zmieniam to, czy zezwalają. A oni wiedzieli, bo ja przed Brodkowicami też zmieniłem, bo obejście na Stawni. Wiedzieli, że dobrze zrobię. No i otrzymałem zgodę, no i tak wybudowałem. A później już jakby wszystkie roboty zrobione, to biuro projektów przysłało obsługę geodezyjną. Zrobili pomiary i zrobili projekt powykonawczy, żeby był, że to tak ma być. No i ten Zwierzyniec też jakoś udało mi się przejść. Przyjechał dyrektor Sakucki z tym Czekalskim, Romkiem, z tym projektantem i mówił, czego ja nie robię. Miałem jeden dzień na zrobienie przejścia przez park. Ja mówię, byliście na budowie? Nie. No mówię, to chodźcie. A mój dyrektor, wszystko stoi. No mówię, to idziemy na budowę, pojechaliśmy. No rzeczywiście gotowy nasyp już do układki toru. Mówię, Sakucki mówi, a kiedyś, no mówię, to zrobione jeszcze co mam, wolne dałem ludziom. No ale idzie tego nasypu, a tam trochę było tego miejscowego piasku, no, wziął tak w garść i mówi, ale ten piasek pokazuje mi, mówi, jakiś trochę ciemny. Ja mówię, panie dyrektorze, a może to nie człowiek? Ten do Czekalski mówi, panie dyrektorze, już pan się nagadał, lepiej nie gadajmy z nim. No i poszli. A drugie miałem takie przejście tam też w Zwierzyńcu, no Rudka chyba, przed mostem. Tam też była ciekawa sprawa. Normalny tor był, a szeroki trzeba było z 5 metrów niżej.
posadowić. No i tak, wagonami co było szerokie i przyjechał sam dyrektor, mówi, jak ja to zrobię? A ja mówię, ja już mam koncepcję, przeddzień, jak miałem już to robić. Pyta się jak. A mówię tak, powycinam takie, bo trzeba było jeszcze odciąć się od tego to nasypu normalnego. Mówię, porobię takie wjazdy na szerokość 5-6 metrów i punktowo będę sypał później w te dziury. A tu dzień się wetnę, miałem spycharkę Caterpillara, Howestera i ruskiego Breżniew mi nazwali, 5 metrów szeroko. A mówię, spycharkami będę trzymał tor normalny, a z normalnego z góry będzie się kipował wagon i nie poleci nasyp. Bo mówię, jak przez nasyp poleci, jak podetnę, nie? I tak zrobiłem. Wziąłem te wejścia, porobiłem spychacze, trzymały nasyp toru normalnego, a z góry sypało się z dumkarów piasek. No i przyjechali właśnie, też miałem krótki czas na to zobaczyć, no gotowy już zjazdem na most. No i zwierzyńcu myślę sobie, wrócę do Hrubieszowa już, bo taki miałem wagon, salonkę stały na białym słupie, postawiłem sobie zwierzyńcu, ładny lasek, nie? I tam mieszkałem, nawet telewizor miałem w tym, że wieczorem poglądałem, ale z wieczorem to dokumentację zmieniałem, przy rzadzie siedziałem. No i myślę sobie, wrócę do Hrubieszowa. Przyjeżdżę, już jak zrobiłem tę rutkę, ten cały zwierzyniec, myślę sobie, dobra, już porobione. I ten w Tereszpolu, ten wysoki nasyp, tam też kolega robił, ale nie wychodziło mu. Na dole była restauracja, tam zupy nawet brali dla pracowników. Nawet tam był trunek i tak dalej. No i nie wychodził mu ten nasyp. I oczywiście mnie. No to pojechałem tam, no. Poszedłem do tej restauracji i mówię do tego właściciela. Jak tu byłeś operatorem moim, tu dawał wypić, wiesz, jaki to się buduje wysoki napęd, to ja każę to zepchnąć trochę tego piachu i ci zasypię to budę. A mówię, nie, już nigdy nie dam już. I zrobił się spokój i piorunem zrobiłem. A temu nie wychodziło, bo ludzie uciekali popić. I zrobiłem piorunem to wysoki nasyp, ponad 10 metrów. No myślę sobie, wrócę już do Hrubieszowa. Przyjeżdża Stachurski, dyrektor Czekalskim. I mówią, no panie Janku, jeszcze zostało, jest tragedia, czemu? W Tarnobrzeski. No i pojechaliśmy do Staszowa. Tam jest podmokły grunt. Postoi się trochę i woda wychodzi. Dokumentację mi dali. No oczywiście, to przekop trzeba było zrobić, a zalewany był wodą. No mówię, dobra, dam sobie radę. No i tak zrobiłem, że wytyczyłem ten tor i po bokach wyżej kazałem wykopać koparkę, wziąłem rowy opaskowe w koło. A tam był strumyk niedaleko, odprowadził wodę z tego terenu w ogóle do strumyka. A tu zacząłem robić przekop, bo już woda nie spływała. No i zrobiłem przekop. I dwa rowy odwodniające też. No to jak zrobiłem to, no to co dalej trzeba było do tego szeroki wybudować do siarkopodu. Jednym z podstawowych problemów przy budowie LHS była mechanizacja prac w miejscach, gdzie tor nowej linii kolejowej miał przebiegać stycznie do linii normalnotorowych. Wydaje się, że była to prosta rzecz. Wagony samowyładowcze ładowano piaskiem, następnie jechały one na miejsce rozładunku i obok istniejącego toru z wagonów usypywano nowy nasyp. Następnie taki nasyp należało zniwelować i tu pojawił się problem. Dotychczas takie rzeczy wykonywano ręcznie albo przy użyciu maszyn typu spychacze. Pan Jan był jedną z kilku osób, które postanowiły to zmienić. Wymyślono dość prostą maszynę składającą się z platformy kolejowej, z zamontowaną na niej konstrukcją. Urządzenie to umożliwiało jednoczesne rozgarnianie i wyrównywanie piachu lub tłucznia oraz nawilżanie piachu.
przyspieszało znacznie równanie korony torowiska i doczekało się nawet ochrony patentowej. Na przyjęcie pierwszego pociągu przygotowują się obiekty w bazie przeładunku rudy. Już wkrótce rudę dla Huty Katowice dostarczać będzie można nowoczesnym szlakiem linii hutniczo-siarkowej. Po szerokim torze próbę robiłem 100 na godzinę. W salonkuśmy jechali. W salonce jest szybkościomierz. No to jest cała władza, wojsko, to chyba Kulików jechał wtedy. I tego. No i ja dla maszynisty łączność radiowa była z salonką. Z maszynisty dyktowałem, z jaką szybkością ma jechać. Ruszył tylko z Klubieszowa, to był taki przejazd celniczy. I ja mówię od razu, wchódź 100 na godzinę. No i szybkościomierz pokazuje. No i rzeczywiście moment, co to jest na salonka do lokomotywy. Pytam, chyba ministra Jacukowicz jechał wtedy, bo nadzorował tą budowę, bo u mnie często bywał. I pytam, czy wejść na 110? Nie, bo wystarcza. Proszę, nic więcej nie. A ja byłem pewny, bo ja wiedziałem, że będzie to objazd, przeddzień. Wziąłem lokomotywę, wpisałem, a była szybkość chyba robocza 60. Wpisałem maszrutę maszyniście, żeby 100 na godzinę jechał. I przeleciałem całą trasę 100 na godzinę. Dlatego byłem pewny, że objazd, żeby może gdzieś wichrowaczek, może gdzieś tam rzucić. Ale byłem pewny, że jest w sorry idealnym stanie i dlatego przelecieliśmy 100 na godzinę. I 4 godziny do Katowic, prawda? Tak. Do Klubieszowa wróciłem dopiero w 70, w połowie gdzieś, albo pod koniec 79 roku. I wtedy utworzyli sekcję drogową, szerokotorową w Klubieszowie i mianowali mnie naczelnikiem tej sekcji. Skończyłem z budową. A wie pan, co dostałem za budowę, za wybudowanie LHS-u w 79 roku? O, wolałbym, żeby mi dali zasłużony kolejarz, to chociaż bilet sieciowy miał do zgodnie, bo ja zawsze miałem bilet sieciowy na przejazd. A to nic nie daje. 2 lipca 79. Jabłoński widzę podpisał. To jeszcze przed oddaniem LHS-u do eksploatacji. Nie, już w 79 już była sekcja. Tylko, że w lipcu może jeszcze nie. W lipcu może nie, tylko, bo... Bo linię oddano 30 listopada oficjalnie. No, a w grudniu powstała sekcja drogowa i byłem już naczelnikiem sekcji. To jeszcze była budowa, no co za budowę mnie tak. I Stachurski chyba wystąpił. Także po budowie też jeszcze miałem przygody z tym szerokim torem. I 79, jak pan zaczął być naczelnikiem sekcji drogowej, uruchomiono ruch po LHS-ie, tak? Tak. Pod koniec roku, w grudniu przyjechał pierwszy pociąg? Z rudą. Pamięta pan coś z tego dnia? Miałem taką notatkę, zrobiłem, a gdzieś mi zaginęła. Podpisali się wszyscy ci, co byli na przyjeździe. Wszyscy ze służb granicznych. Pamiętam, był tam z WOP-u kolega mój, major Dudzicz, C. Hartwig, urząd celny. I miałem wszystkich początków, ale gdzieś ta kartka chyba, może kiedyś gdzieś znajdę. Po rozpoczęciu pracy na LHS, na stanowisku naczelnika sekcji drogowej w Chrubieszowie, życie postawiło przed panem Janem wiele wyzwań. Z racji obszerności materiału nie będziemy mówić o wszystkich przygodach, jakie napotkały go podczas pracy, ale warto tutaj wspomnieć o jednym wydarzeniu, które zostało uwiecznione również na zdjęciach historycznych. To jak byłem już naczelnikiem sekcji, to nie było pod końcami, no w Łotowie to było konkretnie. To niedaleko od Werbkowic. I tak, nawet rozerwany był to nasyp pod torem normalnym, przedwojenny, twardy nasyp, bo najpierw atakowany był normalny, a później szeroki.
a tam przepust był 3 metry wysoki z elementów, które ważyły po 15 ton, gotowe elementy. I w czasie tej ulewy wyrwało nasy pod torem normalnym, a przepust, taka była woda, że nie był drożny, rozrwało ten przepust na te elementy 200 metrów od toru na łąkach zaniosło. 15-tonowe elementy. Taka była woda. No i co? No problem. Po torze normalnym to miałem konstrukcję ociążającą z homontami. I zauważyłem, no to po szerokim takiej konstrukcji nie było, bo to jeszcze były szyny R65. Mhm. I nie było, żeby można zrobić konstrukcji. Więc co? Jechać trzeba. I co wymyśliłem? Klatki z podkładów z obu stron. A jak rozbierałem, przebudowałem tor normalnie, to niektóre małe mosty się likwidowały, a zastępowały przepustami. I miałem takie 9-metrowe przęsło z tego, blachownicę. No i położyliśmy to dźwigiem KDK, miałem ten KDE, dźwigiem położyliśmy tą blachownicę i mostownicę dłuższe na tej blachownicy i tor szeroki i jeszcze odbojnica, żeby to było wszystko w porządku. Także dość szerokie, bo na podrozeznicach, no tej blachownicy podrozeznice nowe dałem. I żeby nie usiadał, to jeszcze między klatką a tą blachownicą był wbijany klin dębowy, że jakby osiadało, żeby podbijać. No i tam trochę pracownik chodził i patrzył, czy coś tego, to dobijał ten klin, no, ale nie specjalnie nie usiadało. I tak się parę lat jeździło potem. No a później też przyszła decyzja, żeby odbudować ten cały przepust i też odbudowałem z powrotem. No i jest na dziś dzień. Na Alchezie do kiedy pan pracował? Praktycznie do końca. W 50. zaraz ja tu mam nawet. Został tory, został tylko w Alchezie sam handel, a służba drogowa podlegała pod PLK. W międzyczasie, jak przestałem tam pracować, zaczęło się budować układ torowy w Zamość Bortatycze, firma Duwe Gaz. No to przyjęli mnie tam do pracy, coś tam podpowiedział, że tylko ja mogę to wybudować. No i wybudowałem cały układ torowy na Bortatyczach. No i jakoś chociaż miałem parę groszy. Później zaczęto budować i wagę, i stację paliw. Też budowałem na stacji paliw, tu mam pan zdjęcie, jak się tankuje, dojście, wszystkie, cały układ torowy to też, i na obrotnicy też budowałem układ torowy. Ale to firmy robiły, czyli nie byłem już pracownikiem kolei. A jeszcze później była przebudowa stacji Chrubieszów Towarowych, bo najpierw była waga elektroniczna na szóstym torze, a później zaprojektowano wagę dynamiczną przy wjeździe z granicy na głowicy stacji, a statyczną z drugiej strony. I też trzeba układ torowy, to też to budowałem. No w końcu widziałem, że nie tego i poszedłem na rentę, ale jak byłem na rencie, też budowałem dalej na tym okresie. A to zdjęcie pan pamięta? O, to Rysiek Babiński, też go do pracy przyjmował. Pisane jako budowa nowej lokomotywowni Chrubieszów, no. Naczelnik Błaszczak. No właśnie tej drugiej osoby nie było. A to Rysiek Babiński, później był majstrem u mnie na hali. A w czasie budowy był operatorem na koparce Babiński. Gdzieś mam go na jednym zdjęciu, o. Tutaj. Już na emeryturze jest. To już aktory stacyjne były. No. A to wagony Hopper do Zatory. Tutaj właśnie na Gródku zrobiłem tę bazę przeładunku tłucznia i do nich się ładowało i na szlak rozsypywany był.